Gorzej jakby tutaj się dostali, właśnie co zauważyłem. Dobra, się chyba chcą to zrobić. O, już się dostali. Oj, się dostają do naszych, kurde, wszystkiego co tutaj mamy. Tak, 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 właśnie, właśnie udało się. Dobra, chwila, sojusznicy, tak? Sojusznicy. Wow, ile ich jest w ogóle. Czy wy macie jakąkolwiek broń? Czy mi pomożecie tutaj? Poprosiłbym bardzo, bo tutaj... No, niezły rozpierdziel się dzieje. Zbiegnijcie i pozabijajcie tych wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że to się stanie. Co jest? Dlaczego oni nie atakują ich? No nie! Huskies dołącza. Wiecie co? My chyba wszyscy się zgodzimy, że tutaj nie ma co nawet walczyć, co nie? Że po prostu sobie wczytamy tą grę, bo... No bo... Sojusznicy, którzy mają to gdzieś i sobie najwyraźniej wychodzą. Oj, sojusznicy, drugi raz, no nie, ekstra, nic nie mówię, nie? Ale drugi raz sojusznicy przyszli. Pewnie nic nie zrobią. Bo już tak wszystko się jara. Więc tutaj wszyscy sobie powiemy wprost, że wczytamy sobie tą grę, co nie? Okej, więc wczytałem sobie tą grę. Wiadomo dlaczego. Widzę, że te mawoły mamy, ale nie mamy w ogóle ich zaznaczonych, więc proszę was bardzo. Zabijcie to wszystko. Poza tym tutaj chyba musimy z powrotem poustawiać im wszystko. I tyle w zasadzie. Tutaj bym proponował, żeby któryś z was może zaczął coś badać, maybe? Chyba wy tak nie za bardzo co do nauki jesteście dobrzy. No bo, wiadomo, ten na przykład ma skilla aż 0, więc świetnie. Padre, ja bym proponował, żebyś może wynosił te wszystkie rzeczy stąd, bo no one się mogą zepsuć tak naprawdę. I od razu tutaj sobie zrobimy oczywiście kable dodatkowe, żebyśmy mieli prąd. Nie wiem, czy mamy tutaj jakiegokolwiek budowniczego, najwyraźniej najlepszym jest ten, co śpi. Czyli Adam, ty... O, rozkażę ci, żebyś tutaj wszystko zrobił. Więc idź, zbudować te kable. Jesteś odpowiedzialny w tym momencie za to. Więc ciach, ciach, zbuduj... Okej, konstrukcja nieudana, ale jednak udana była. Okej, nie mam pytań. No i tutaj wszystko zbudowane, więc teraz powinniśmy dostawać mnóstwo ilości energii. Jak widzicie, 6000. Więc na pewno nam prądu w tym momencie nie zabraknie. Za tym musielibyśmy te dwa panele, czy te dwa stoły bezglebowe naprawić, bo oczywiście te są zepsute. No nie! A te lisy mają coś zamiar zrobić? Na przykład rozwalić mi coś tutaj? Czy nie? Czy po prostu sobie przejdą, będą miały gdzieś? Może zjedźcie sobie zwłoki. Ktoś jest na zewnątrz? Mam nadzieję, że nie. Będą rozwalać mi cokolwiek? Nie, będą sobie tutaj łazić tylko. I co, musimy ludzi oczywiście wysłać, tak jak zrobiliśmy przed chwilą, tylko że w inną stronę ich teraz wyślemy, nie zrobimy, wiecie, w tą tutaj, tylko tędy. Chociaż to się opłaci, więc stworzymy sobie karawanę znowu i wyślemy tych wszystkich ludzi. To ma duże ryzyko załamania, bo tej osoby bym nie chciał wysyłać RAR. Okej, więc pójdziecie wszyscy oprócz RAR, bo ona by się jeszcze załamała podczas, wiecie, podróży. Wyślemy ich na NW, wtedy znajdą się właśnie po tej stronie, gdzie chcę ich zobaczyć. Więc waszych wszystkich ludzików wyślemy, coś tam trójkę, zaakceptujemy, potwierdzimy, albo wstecz, jeszcze damy im 3 racje żywnościowe, żeby przypadkiem nie umarli z głodu, czy coś. Więc 3 racje żywnościowe, szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy oni dadzą sobie radę w 3, bo tego zwierzostwa tutaj dużo dosyć jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tak na oko. W sumie, jak nam się uda, to oczywiście będziemy mieć dużo rac, dużo jedzenia w ogóle. Więc to może nam się pofarcić, a z drugiej strony to może także źle się skończyć. To, że wszyscy mają bronię, więc jest dobrze. Wy wszyscy wypad. Teraz chodźcie mi tutaj. Okej, nie pójdziecie tutaj, bo wejdziecie za jeden dzień. Nie rozumiem tego. Jak z tej kolonii tutaj idziemy, idziemy 0,3 dnia. Patrzcie, stąd tutaj. 0,5, no niech będzie. Ale jak zmienimy to... To już nagle 1,1 dnia. To jest chore jakieś. Ja bym chciał na przykład... Nie, wypad. Wypad, wszystko wypad. Ja bym chciał na przykład tu. No to też tutaj muszę iść. To jest jakieś nieporozumienie małe. Dlaczego oni naokoło idą? W ogóle patrzcie na to. Jak tutaj rozkażemy ludzi, żeby tutaj poszli i chcemy nagle, żeby weszli do tej kolonii, to oni znowu się cofną i pójdą naokoło, więc coś jest zbugowane. I tak dosyć hardkorowo. No bo wiecie, a tutaj... Ja chciałbym, żeby oni tutaj poszli na przykład, a nie tędy. Gro. Tak więc w tym momencie ja nie wiem, co my zrobimy, bo tutaj są lisy.
Taka sama sytuacja jak była przed chwilą, tylko że ci oczywiście nie strzelają, nie rozwalają mi wszystkiego, co tutaj jest. Może uznają w końcu, że a, pójdziemy sobie i tak, tu nie ma nic do roboty. Nawet padre, nie próbuj wychodzić stąd, więc od razu wam w ogóle zabronię wychodzenia z bazy, powiedzmy to w taki sposób. Chyba, że jest jakieś droga wyjścia. Mam nadzieję, że nie. Poza tym mam nadzieję, że te zwierzęta, kurde, zdechną z głodu. Też by było dosyć miłe, gdybyśmy mieli dużo jedzenia, nic nie robiąc kompletnie. Ale może się wkurzą po prostu i stąd wyjdą. To by było w sumie najlepsze. Dla nich. Dla nas to oczywiście jakby padły z jakiegoś powodu. W ogóle gra powinna przeliczać takie coś, że no my nie mamy żadnych szans w tym momencie, bo nasi główni strzelcy albo leżą, albo ich nie ma w tej kolonii. Więc gra powinna liczyć. W tej kolonii są problemy, więc nie wysyłajmy nic, co będzie strzelać. Bo nawet jak przyjdzie jeden typ z maczugą nawet, no to my nie mamy żadnych szansy, bo nie mamy czym się bronić. I on by wszystko rozwalił, no i tyle by było, tak jak było zresztą przez chwilą. Oj, Adam już przestał być zainspirowany najwyraźniej. Już pracuje normalnie. Więc niestety tak to wygląda. Musimy znowu chyba, wydaje mi się, padre rozkazać, żeby był tragarzem na levelu pierwszym, żeby to wszystko brał stąd. No cóż, taka sytuacja niestety. Więc wy tutaj sobie wydobójcie, w sensie róbcie te jedzenia i w ogóle wy tutaj poprosiłbym, żebyście właśnie cały ten metal wyciągali, co tutaj jest. I w ogóle. Więc proszę was bardzo, wyciągajcie to. Tu jeszcze jeden komponent widzę, więc też możecie to oczywiście rozwalić. Nice, zrobili wszystko, co im rozkazałem zrobić. Właśnie, my tutaj musimy to rozwalić i stworzyć nowy składowisko, które się nie zapisało, niestety. Więc tutaj zrobimy, wyczyścimy wszystko i damy tylko zwierzęce zwłoki. Oczywiście także przydałoby się zrobić jakieś podłogi. Nie wiem, czy metalowe podłogi jakiekolwiek piękno dają. Dają mi jedno najwyraźniej. A ile by nam to zajęło? I w ogóle 1200 metalu, to więcej niż zrobiliśmy ma niecałą tą zabudowę. Tak mi się wydaje. Czy tutaj drzwi nie ma? To klatka wentylacyjna, chyba drzwi nie dałem. Whoopsie daisy. Więc damy tutaj drzwi. Więc temperatura powinna się równać właśnie z otoczeniem wewnątrz. Więc ty, Wooster, widzę, że kurde, jeżdżę tutaj, porozstrzelałeś wszystkich. Ja bym proponował, żeby któryś z was może tutaj jednak wyniósł te wszystkie ścierwa. Może mam inny pomysł. Wszyscy to zrobicie naraz. Bo jeśli jedna osoba nie zrobi, no to wszyscy będziecie robić. To jest zasada. Zajmie się przenoszeniem i jeszcze jedna osoba. Rar, która najwyraźniej też leci przespać. A w sumie walczy go króliczka i tak z jedzenia z tego nie ma. Więc Rar, idź się położyć. I tutaj oczywiście będziemy mogli za niedługo wprowadzać co nieco. W sensie będziemy mogli po prostu utworzyć tamtą piękną komorę, na którą się szykujemy dosyć mocno. I kolejny raz stół bezglebowy się rozwalił, to jest chore. A co z tymi zwierzątkami? Najwyraźniej nic. Jeszcze padre. Jakżeś wyszedł stamtąd? Aha, oczywiście. Jakby inaczej. Więc ciśnij tutaj. Jeśli ci się uda, już chrzani mnie to, czy przeżyjesz, czy nie. Mam cię gdzieś, więc trzeba było wychodzić. Bo jakbyś spinął dupala, to byś szybciej tam dobiegł, wiesz? A nie, że będzie sobie, kurde, szedł normalnie jak na jakiś spacer. Jesteś teraz zwerbowany, to powinieneś biec normalnie jak prawdziwy żołnierz, a nie, że ty się zatrzymujesz na każdym zakręcie. Kurde, jak ta gra jest niekiedy irytująca. Szczerze, to ja nie wiem, co teraz z tym typem mam zrobić. On krwawi, 14, no w ogóle 13 godzin padnie. A te zasrane zwierzęta stąd nie pójdą oczywiście, bo nie. Świetnie, a my nie mamy w ogóle żadnej broni. Najwyraźniej dojść też do tej kolonii nie możemy, bo jest coś zrypane. Ale nieważne, spróbujemy coś jakoś to ogarnąć. Oczywiście nie uda nam się to, jest logiczne. Nie mamy jak walczyć, bo ten zasrany typ też nie potrafi. W ogóle, jak macie jakiegoś moda, co to oczywiście i tak samo tragarstwo anuluje, to możecie mi podesłać, bo to jest najbardziej zbędna rzecz, jaka jest w tej grze. Jest najbardziej upośledzona, bym mógł nawet powiedzieć, rzecz. No bo ma jeszcze infekcji dostał, nie? No może się zesrać sama to gdzieś. Umrzyj se w ogóle. Bo wiecie, jaki człowiek boi się wziąć broń do ręki? No, ktoś, kto ma downa najwyraźniej. Tak szczerze mówiąc, dobra, już troszeczkę zaczynam najwyraźniej krzyczeć, ale no halo, tu jest coś bez sensu. W ogóle. Ale no, śmiertelna choroba, w dupie cię mam teraz. Nie uratuję cię, nie mam jak, zdechniesz. Wisi mi to, byłeś kimś dobrym? Byłeś dobrym uprawą. No, to trudno się mówi już. Trzeba było wychodzić.
Po raz drugi cofnąłem sobie czas. Teraz zablokuję te drzwi, żeby przypadkiem nikt nie wyszedł. Jakiś down najwyraźniej, który broni nie potrafi podnieść. Trudno się mówi. Więc znowu rozkażemy, żebyście przenieśli te wszystkie zwierzęta, bo oczywiście to jest bardzo w tym momencie potrzebne. Jeszcze przypadkiem nie umarli tutaj z głodu, tak jak tamci mają najwyraźniej zamiar. No i postawimy wszystko tak naprawdę na jedną kartę, bo tutaj ciężko będzie, no cóż, może nie przeżyć, ale tutaj otworzyć tą komorę i wyciągnąć tych ludzi i wrócić do tamtej kolonii. I w ogóle to naprawdę długo czasu, dużo czasu zajmie. To niestety trzeba będzie wziąć pod uwagę. Stworzymy po dwa łóżka w jednym pokoju. I myślę, że po jednym pokoju, po jednym łóżku na jeden pokój, żebyśmy mogli jakiś więźniów tutaj schować. Żebyśmy rozwalili oczywiście te śpiwory. I tutaj wrzucili jakiś więźniów czy coś. Patrzcie, co tam się dzieje jeszcze. Bawili się z lisami najwyraźniej, poumierało parę osób. A moglibyśmy tą babkę w sumie zwerbować do nas. To jest bardzo zły pomysł w sumie, więc możemy po prostu mu ratować. W tym momencie mamy zwierzątka. Fajnie, podoba mi się to. Co prawda tutaj osoba zdechła. Chrzani mnie to. Mamy też dobre dania. To nawet 9. W sumie dwie osoby tutaj zdechły. Whoopsie. To nie było najlepsze. Oczywiście ten lisek wstanie, albo nie wstanie, on już jest martwy. Może być. W tym momencie ty, Adam, polecisz i uratujesz Koite. No, chyba tak się nazywa. Więc ty, ziomek, pobiegniesz, mam nadzieję, że ona nie umrze. Co 12 godzin, no to mamy jakieś tam szanse. Oczywiście sobie broń ich ekwipujemy, bo możemy. W sensie pałki nie potrzebujemy żadnej, więc to jest zbędne trochę. Czy który z was potrafi medycynę? Z czego pamiętam, ty chyba, co nie? Medycyna 4, tak. Zajmiesz się leczeniem. Zrobisz to wszystko łapami, bo leków nie mam zamiaru na ją dawać. Powinniśmy poprawić przez to relacje. Co prawda relacje nasze spadły dosyć mocno, bo jest w tym momencie na minus 10. Się spadło po prostu o 10. Jak wejdziemy sobie tutaj, to w sumie nie jest najgorsze. 14 to jeszcze przejdzie. Jak na moje gusta. W sumie i tak nie będziemy mieć zbyt dużych profitów u nich. Bo jeśli wiecie, im większe relacje, tym możemy więcej jakichś pierdów od nich zabrać. W sensie na pewno tańsze rzeczy są od handlarzy i w ogóle możemy, wiecie, zawołać sojuszników, żeby nam pomogli tutaj i tak dalej, co jest dosyć przydatne. No ale nie będziemy się teraz tym bawić. Uratujemy tylko tą babę, żeby ona uciekła stąd. Może fajnie by było, gdyby doszła do naszej kolonii, co mi się nie wydaje, że to się stanie. Co tam u was? Widzę, że łóżka robicie. Tak fajnie, szybko. Może być, więc ile tutaj w ogóle osób u was strzela? Jeden, nie, Li nie potrafi, więc 1, 2, 3, wyraźnie 4 osoby tylko potrafią tutaj strzelać. Więc jak tutaj tworzymy tą komorę i tutaj będzie jakaś mechaniczna stonoga, to już po nas tak naprawdę, bo zbyt dużo się tutaj nie obronimy. Dobra, ja bym chciał od was także, żebyście mi tutaj zbudowali może panel słoneczny na pewno jeden w tym miejscu. I rypniemy, myślę, baterię w tym miejscu. Ściągniemy kabel i postawimy wam ten kabel w oku budynku. W sensie może tylko po tej ścianie. Też za dużo surowców nie marnować. Temperatura i wybudujemy wam grzejnik w co drugim pomieszczeniu. Chciałbym klatkę wentylacyjną jeszcze zbudować. I w sumie klatki wentylacyjne także tutaj, więc tutaj bym poprosił i tutaj bym poprosił. Aha, no i tak, jeszcze u Egemisza troszeczkę ciepła by się przydało. Wam bym w sumie usunął te wszystkie łóżka, bo po co wam? Gdzie się położyć w normalnych wyrkach, a nie w jakichś śpiworach. Oczywiście troszkę wygodniejsze są na przykład. To łóżko jest dobre, to jest wspaniałe w ogóle. A to bardzo dobre. No i fajnie, dla mnie spoko. Więc tutaj wszystkie lisy najwyraźniej zostały zabrane oprócz tego jednego i tutaj są jeszcze dwa. Zabierzcie mi je wszystkie stąd. Chciałbym także. No, ta babka sobie już poszła, może być. No i poprawiły się najwyraźniej o 15 chyba, nie, mogło tutaj wyskoczyć, ja tego nie zważyłem. Uspokajająca fala jeszcze przyszła. Okej, nie jest najgorzej. Tylko, że właśnie mamy ten problem, że my działek nie mamy żadnych, nie możemy się bronić nic a nic.
też troszkę irytuje. Te ścierwa w ogóle możecie stąd wynieść, możecie postawić to za tą właśnie komorę. Starożytne zagrożenie te sprawy. Tutaj macie dobre dania także. Więc w sumie, padre, jak ty już wszystko wynosisz, to weź, zajmij się transportem tego obfitego. Nie, to jest dobre danie, nie obfite. Więc wytransportuj to, będziesz miał... W sumie będziemy mieli na dodatkowe 1,5 dnia życia, naprawdę. Co mi się podoba. Z czego jest tutaj zrobione? Nie piszę z czego, niestety. Spoko luz, nic tam nie przeszkadza. Tutaj w ogóle 16 stopni tylko jest. No niedobrze. Tutaj widzę ryż, też fajnie wyrasta. Czemu on tego nie zbierać? Ty jesteś znowu przepisany. Dobra, więc znowu ci ustawimy to na odwrót, żebyś robił głównie rolnictwo, potem dopiero tragarstwo. W ogóle. Więc fajnie by było, gdybyś to zaczął robić. Tutaj widzę, że mamy rozwaloną jedną ścianę, więc z chęcią bym to naprawił w przyszłości. Jak z tamtej kolonii wszyscy tutaj przyjdą. Widzę, że już jest panel słoneczny postawiony. Mamy też baterie i też kable. Fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo dobrze. I też mamy niektóre już klatki wentylacyjne zbudowane, co też jest dobrą wiadomością. No i widzę też baterie. I to mi się podoba. Chociaż my tego prądu i tak dużo chyba nie będziemy dostawać, bo jak widzicie, to już w tym momencie leci bardzo, bardzo szybko w dół. Ale tak, żeby po prostu tutaj przetrzymać. Nie potrzebujemy tutaj dużo. Po prostu potrzebujemy miejsca, żeby tutaj zamieszkać na jakiś czas. Potem się oczywiście cofniemy do tamtej kolonii. Będziemy tam żyli. Na pewno w tych pomieszczeniach jest znacznie cieplej niż jest na zewnątrz. Bo tam jest 30 stopni na minusie, a tutaj jest 1 na plusie. W niektórych miejscach nawet więcej. Więc to jest dobra wiadomość. Oczywiście mógłbym więcej grzejników zbudować, ale co za tym idzie, będziemy potrzebowali po prostu więcej prądu. Jest okropne. No i w tym momencie właśnie nam tego prądu zabrakło. Trudno się mówi. W dzień baterie się naładują. Czy w sumie jedna bateria się naładuje. I będziemy mogli w sumie przetrzymać nawet całą noc bez słońca. Ale oczywiście słońce tutaj cały czas jest. Co prawda w troszkę mniejszych ilościach niekiedy. Ale w zasadzie jest cały czas z powodu tego, że mamy tutaj arktyczne... Roślina zgniła, fajnie. Arktyczne lato. I po prostu tutaj jest cały czas, wiecie, lato, w sensie cały czas jest słońce. To jest, jak mówiłem, arktyczne lato. Warship Kapitan wzywa się z pobliża. Gonią go piraci pochodząca z choroba grupa. Seria Kellaun. Steiner błaga cię o schronienie i oferuje, że dołączy do kolonii. Biologicznie ma 55 lat. Uwaga, jeśli się zgodzisz, będziesz musiał walczyć z piratami. Dobra, ja bym chciał, żeby on przyszedł do tamtej kolonii. Nie tej, tylko tamtej. Tego się boję, że on przyjdzie do tej. Co się skończy fatalnie, tak jak przedtem w sumie się skończyło. Więc... ja bym to zignorował, bo ja się boję, że on tutaj przyjdzie. A jak tutaj przyjdzie, to jest po nas. W sumie on jest Warship Kapitan, co nie? Więc on będzie miał bardzo dobre społecznie, po pierwsze, po drugie będzie miał dobre strzelanie. Bo jest kapitanem wojennym, kapitanem statku wojennego. Wiecie, tego, co pływa sobie albo lata w kosmosie, zależy w jakim kontekście to jest. Więc ogólnie on potrafi strzelać, jestem tego święcie przekonany. Ale on jest tylko wyłącznie jedną osobą, która to potrafi robić, więc ja... się boję. Faktycznie się boję. O, dobra, przyszedł tam. Dobra. To był lekki stresik. Tak, on potrafi strzelać. Ma bardzo dobre społeczne, tak jak mówiłem, i bardzo dobre badania. Więc dla mnie spoko. W ogóle jesteś kapitanem statku wojennego, a ty będziesz mi czyścił tutaj podłogę. To jest aż śmieszne, ale ogólnie najwyraźniej tak to będzie. Więc tutaj przyjdzie naprawdę duży atak. Ale właśnie ten atak zobaczymy już w następnych filmach. Więc mam nadzieję, że te trzy filmy, które nagrywałem po kolei, wam się spodobały. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.